Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Pytacie mnie w setkach listów. Przewija się w ostatnim czasie jeden temat. Jak przygotować się na jesień? Co się wydarzy? Na co uważać? Co jeść? Czego nie jeść? Gdzie jechać, a gdzie nie jechać? Zdaję sobie sprawę z tego, że wszędzie dookoła nas krąży mnóstwo różnych informacji. Tych z tych oficjalnych źródeł i tych z tych nieoficjalnych źródeł. Specjalnie robię ten znak, ponieważ dla mnie to wszystko jest w apostrofie, w cudzysłowie. Wszystkie te informacje, jeżeli wywołują w Tobie strach i niepewność, to możesz mieć pewność, że nie pochodzą od źródła. Nie pochodzą one od świetlistych ludzi. Może ci ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, jakie emocje wywołują wśród swoich słuchaczy czy czytelników, ale jeżeli te emocje są negatywne, to prędzej czy później prowadzą one do zmaterializowania tutaj na ziemi tego negatywnego. To nie oznacza, żeby zamknąć oczy i nic nie widzieć, bo niektórzy z nas tak reagują. Szczególnie teraz, gdy otwarły się granice, gdzie można nagle pojechać na urlop, wielu ludzi zdaje się zapominać o tym, co miało miejsce w ostatnich 2 latach. Moje rozwiązanie jest jedno. Po pierwsze, nie zapomnieć tego, co się wydarzyło, tylko o tym dokładnie pamiętać. Ponieważ te same mechanizmy będą stosowane na jesień, ale również w kolejnych latach. Jeżeli zapomnimy o tym, co się wydarzyło, będzie nam łatwiej skierować, łatwiej pchać w nieodpowiednim kierunku. Nie martwić się o przyszłość zbytnio, bo jeżeli martwisz się, to obniżają się Twoje wibracje. To obniżają się Twoje energie. Jesteś bardziej podatny na wszelkiego rodzaju impulsy, które będą wyzwoleniem w cudzysłowiu, a w rzeczywistości popchną stado w tym oczekiwanym kierunku. Moje rozwiązanie jest jedno. Po pierwsze, trzeba mieć oczy szeroko otwarte, mieć czystość serca, pamiętać o tym, co się tutaj wydarzyło w ostatnich 2 latach, ale również wcześniej i bardzo selektywnie przyjmować wszystkie wiadomości z zewnątrz. Bo Twoje serce zawsze podpowie Ci właściwe rozwiązanie i w każdej sytuacji jest przynajmniej jedno wyjście. Ci, którzy się boją, będą sparaliżowani. Ten strach i obawy będą wpływać na pole morfogenetyczne Ziemi, no i niestety materializować wokół nas to, czego nie chcemy tutaj widzieć. Jednak my, świadomi ludzie, mamy ogromną moc. Dużo większą niż czasami nam się wydaje, bo wątpimy w te nasze właściwości czy talenty. Twoja moc, moja moc i innych świadomych ludzi może zmienić ten świat. Dlatego, tak jak powiedziałam już w ostatnich naszych spotkaniach, tak jak informuję Cię na bieżąco na moim blogu czy na Instagramie, pójdziemy razem dalej. Będziemy się spotykać co czwartek na naszych ceremoniach. Będziemy przyjmować impulsy od źródła, bez względu na to, jak je nazwiemy, czyli z góry, z tych pięknych, pozytywnych energii i będziemy dokonywać zmiany. W sobie, w naszym otoczeniu, na ziemi i we wszechświecie. Siły wyższe przygotowują nas bowiem krok po kroku do wszystkich wyzwań i egzaminów, które prędzej czy później pojawiają się na naszej drodze. Moją misją, moim powołaniem jest prowadzenie Cię za rękę albo podążanie obok Ciebie. Wskazywanie właściwej drogi i rozwiązań. Dlatego na pewno w każdy czwartek będę z Tobą. W 2 miejscach już w tym momencie, czyli na mojej stronie
bucardimaria.com. Tam masz dostęp premium i dostęp do całego archiwum wszystkich moich wykładów, filmów, e-booków i innych, ale również dla widzów, którzy wspierają mój kanał na YouTube, te filmy również będą dostępne, czyli ceremonie czwartkowe dla wspierających w tym najwyższym planie Premium Extra. Wszystkie nowe ceremonie, ale już jest również kilka tych starszych dostępnych. W tych dwóch miejscach będę Cię prowadzić krok po kroku. Co tydzień z nową energią, inspiracją, motywacją, wskazówkami i radami na aktualne dni, aktualne tygodnie. Ale będziemy się spotykać jeszcze raz, bo Ty wiesz, że przygotowałam dla Ciebie moją trylogię, czyli Mroczne Góry w Zielonych Oczach Wiedźmy i Tajemnica Wiedźmy z Folsin. I będziemy się spotykać na kanale YouTube w wybranym dniu, o wybranej godzinie i przejmować wiedzę wyższą, gdzie poprzez niesamowitą historię z gatunku fantasy, fantastyczną, ktoś by powiedział, dla mnie realną, przejdziemy przez najbardziej wyjątkowe miejsca, przez przepiękne doświadczenia i pomiędzy wersami przekażę w Twoje dłonie klucze do praw Ziemi, świata i wszechświata, które pomogą Ci nie tylko zrozumieć to wszystko, co dzieje się wokół, ale również świadomie kształtować siebie, Twoje życie, no i oczywiście wszystko to dookoła. Czyli będziemy bardzo intensywnie przechodzić przez końcówkę roku Tygrysa, ale również przez ten nowy, kolejny rok, a może jeszcze dalej. Mam dla Ciebie mnóstwo niespodzianek, mnóstwo przepięknych, wyjątkowych rzeczy, nad którymi pracowałam przez ostatnie miesiące. Także nie będziesz sama, nie będziesz sam i nie ma się czego obawiać. Przejdziemy przez ten czas razem, przez ten czas ciemności i krok po kroku stworzymy ten nowy świat, nową ziemię, ale tą prawdziwą nową ziemię, a nie iluzję. I wiesz, dokładnie w ten czwartek spotykamy się na 198. ceremonii i mamy taki niesamowity temat, dokładnie na teraz. Oczywiście po pewnym czasie może wrócisz akurat do tego numeru, bo jak masz dostęp premium, masz dostęp do wszystkich poprzednich spotkań, czyli w tym momencie 197 razy godzinę, no to dużo, dużo do zobaczenia i do zrozumienia. I na tym 198 spotkaniu będziemy mówić o tym, by odciąć się od negatywności. Od tego wszystkiego, co ma na Ciebie negatywny wpływ. To mogą być inni ludzie, z którymi przebywasz, a może będą to ludzie, których oglądasz, których czytasz, których obserwujesz. Odcięcie się od negatywności i powiedzenie nie do wszystkiego tego, co kradnie Twoją energią życiową. Bo pamiętasz, uprzedzałam Cię, że jeżeli wielu ludzi przyjmie znamię bestii, to dokona się w nich ogromna zmiana. I niektórzy z nich pójdą w dół, niektórzy w innym kierunku niż to, co było ich powołaniem. Ale wielu z tych ludzi przekształci się w wampiry energetyczne. Będzie im bowiem brakować światła. I będą żerować na tych, którzy są wrażliwi, skorzy do dawania i którzy mają niskie poczucie swojej własnej wartości albo czasami wątpią w siebie czy w swoje talenty. To jest podobnie jak z kobietami, które były molestowane seksualnie lub kiedykolwiek padły ofiarą gwałtu. One mają w sobie taką energię, która przyciąga kolejnych sprawców, jeżeli tego nie przepracują. Tak samo jest z wrażliwymi osobami, które zbyt dużo dają z siebie. Automatycznie przyciągają one takich pasożytów energetycznych, którzy biorą, biorą, biorą i nie dają nic w zamian.
I w ten czwartek opowiem Ci, jak to rozpoznać w Twoim życiu i jak to pokonać. Przygotuj się, bądź na czas na mojej stronie i później dla wspierających na kanale YouTube ceremonia numer 198. Jak pokonać negatywność i uwolnić się od tego, co kradnie Twoją energię życiową dokładnie teraz. Zapraszam Cię z głębi mojego serca na to spotkanie, ale również na wszystkie nasze kolejne i głowa do góry. To wszystko, co mamy już za sobą w ostatnich 2 latach, wzmocniło Cię i jesteś dzisiaj zupełnie kimś innym. I świetnie sobie poradzisz, bez względu na to, co będzie się działo dalej. A ja już poprowadzę Cię, wskażę Ci drogę i rozwiązania adekwatne do tego, co będzie w danym momencie naprawdę ważne i co będzie prawdą, a nie iluzją. Nie słuchaj więc złych doradców, którzy mówią, że masz się czegoś bać, a nie dają Ci konkretnych rozwiązań. Bo jeżeli ktoś chce zmienić ten świat, to powinien dać przynajmniej jakiś przykład, jak można tego dokonać. A nie tylko mówić, że trzeba zmienić, trzeba zmienić, trzeba zmienić. Ale jak? Zostawiając słuchaczy i czytelników z wielkim znakiem zapytania i jeszcze większą trwogą w sercu niż wcześniej. Widzimy się więc w ten czwartek. Do zobaczenia, do usłyszenia i pamiętaj, 7.7. roku Tygrysa rozpoczynamy naszą historię, naszą przygodę z trylogią, z arcykapłanką, czyli historia zielonookiej wiedźmy, która stała się arcykapłanką. Księga, w której znajdziesz wszystkie tajemnice tego świata, a ja będę ją dla Ciebie przedstawiać krok po kroku przy pomocy mojego głosu. Do zobaczenia więc, do usłyszenia, Twoja Maria Bukarti.